Cześć, zapraszam Was na kolejny vlog, co się działo u nas na gospodarstwie przez cały tydzień. No i zobaczcie, jak postępują żniwa. No a proszę Was jeszcze o subskrypcję i lajka, jeżeli Wam się podobają nasze filmy. No i wyczekajcie do końca, bo będzie bomba. No i znowu piękne okoliczności przyrody. Relaksujemy się. Tym razem z talerzówką. Lecimy se. No i plan jest taki. W niedzielę skończyliśmy kosić. Dziś jest czwartek. Nie, piątek dzisiaj jest. W niedzielę skończyliśmy kosić. Tak jak Wam ostatnio mówiłem, wjechaliśmy kawałek do pszenicy. Natomiast no, ponad 16% miała. 15,5. 16 pokazywała, więc od razu żeśmy wyjechali. No chcemy to wszystko ostalerzować. I będziemy jeszcze siali grykę. Czyli drugi plon w tym samym roku. Spróbujemy na próbę te 11 hektarów, które tu mamy. Więc w poniedziałek jedziemy po grykę. Wtorek może uda nam się zacząć siać. Wtorek, środa może skończymy siać. Także myślę, że wyrobimy się z tym wszystkim. Zobaczymy. No może w niedzielę pójdzie jeszcze wjechać do pszenicy. Spróbujemy. Albo w sobotę po południu. No i tyle, no w zasadzie, więc spróbujemy w tym roku zrobić dwa plony na jednym polu w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego. Nie wiem, czy mi się udało dosyć szybko skosić, już jest cały wywieziony. Jeszcze tego nie liczyłem, ale dosyć fajnie wyszło, bo ponad 6,5 tony, ale muszę to dokładnie policzyć. Mamy już wszystko wywiezione, także spokojnie możemy to policzyć i potem dam Wam znać, ile wyszło. No hejka, na razie. Cześć Wam, dziś sobota, druga próba wjazdu do pszenicy wczesnej. No, oprócz tego, co się dzieje, niestety musieliśmy rozmontować wagę naszą. Czyli okazał się trochę niewypałem, bo po najeździe tira tak nam wygło. Więc idzie to do poprawki. Mariusz będzie w poniedziałek spawał. Ale mam coś ciekawszego. Tu się suszy czosnek, który żeśmy wykopali jakieś 2 tygodnie temu. Jeżeli ktoś ma ochotę na polski czosnek, to zapraszamy do nas. Zobaczcie, jakie ładne główki. Główka 2 zł. Oczyszczona w pęczkach po 5 sztuk. No a tak to wygląda finalnie, taki pęczek, 5 sztuk, same duże główki, powyżej 5,5 cm. Dycha, można podjechać, wyzwolenia 94, jest na miejscu, na bieżąco czyścimy, robimy, także zapraszamy na nasz czosnek. A my dziś druga próba wjazdu, więc później resztę Wam nagrywam. No i tak fajnie żarło, tak fajnie żarło. Jo. No i zajebiście. Miało być to dzisiaj gotowe. No i koło wymontowane. Niestety musimy go zostawić tutaj, aż naprawimy wszystko. Udało się załatwić z innego kombajnu. Czekaj, czy będzie pasować. Dobra, wrzucamy. Zostaw dziur pasuje, ale... Flippy flap, kurwa. No trochę żeśmy skusili. Niestety awaria. Zjeżdżamy. Wielkie podziękowanie dla Bogusia za oponę. No i tak. Mieliśmy jechać po grykę w poniedziałek, byliśmy dzisiaj, w niedzielę. Mamy już przywiezione, także jutro możemy siać. No i obiecana bomba, którą Wam obiecałem na koniec, że macie oglądać do końca, to patrzcie. Zostałem dziadkiem. Czekamy na maję. Chyba jutro wyjdzie, także jak będzie w domu, to będziemy świętować. Mm-hmm.